Nie mówimy tym dzieciom, młodzieży w ciemno. Słuchajcie, jak będziecie pracować, to zdobędziecie. My możemy im pokazać to na konkretnym przykładzie. Możemy pokazać Darka, jego życie i dlatego Fundacja Darka Michalczewskiego. Postanowiliśmy zjednoczyć nasze zaangażowanie, organizacje, fundusze po to, żeby lepiej realizować cele, żeby w większej ilości pomóc, po to, żeby robić jeszcze fajniejsze rzeczy i jeszcze bardziej potrzebne rzeczy wspólnymi siłami. Promocja w ogóle aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, bo żeby te dzieci w ogóle w domu nie siedziały. Wspieramy różnego rodzaju inicjatywy, wspieramy grupy taneczne, wspieramy domy dziecka, wspieramy organizacje miejskie, czyli ośrodki, miejskie ośrodki pomocy społecznej. U szczytu swojej kariery masa ludzi się zwracała do niego z różnymi prośbami o finansowanie, o wsparcie finansowe, o różną pomoc. Współpraca pomiędzy fundacjami, Fundacją Fortuna i Fundacją Darka Michalczewskiego zaczęła się ponad rok temu. Wspierają sport, wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Wiemy, że przez sport można wychowywać i oprócz tego, że to bardzo często ciężka praca, to jest fajna zabawa. A boks to uczy również takich podstawowych rzeczy jak przestrzegania pewnych reguł, jak nauki, pewnych fajnych zachowań. A poza tym to też jest zorganizowany czas, fajnie zorganizowany czas dla dzieci i młodzieży, która często by spędziła ten czas na ulicy. No są dom integracyjno-rodzinny w Gdańsku na przykład. Troszeczkę wspieramy na tyle, ile mamy możliwości. Jakieś żywnościowe paczki przed świętami Bożego Narodzenia. Przy następnej okazji na pewno jakieś w formie rzeczy, ubrań, tego typu rzeczy, jeżeli otrzymujemy. To też możemy przekazać. Znaczy, to było tak, że już od dawna pomagałem takim jednostkom. W czasie swojej kariery zgłaszali się do mnie ludzie, którzy mają pomocy w różnych dziedzinach. Niektórzy byli chorzy, niektórzy, jeden tam kolega zachorował na coś, to trzeba było załatwić lekarstwa. Drugi tam gdzieś się widzieli, że jestem na topie, widzieli, że mam pieniążki, widzieli, jakie mam gazy, robią gaże i było tego coraz więcej. Nie mógł sobie z tym poradzić. On jako bokser, jako pięściarz, dlatego że zbyt mało czasu miał na to. I nawet jeżeli przekazywał jakieś pieniądze, to tak do końca nie było wiadomo, czy to idzie w dobre ręce, czy tak powinno być. A z kolei, no i z wszystkich próśb też nie mógł spełnić, no jest to niemożliwe, zbyt dużo potrzebujących. No i powstał właśnie pomysł skupienia się na tym, żeby powstała fundacja, która będzie kontrolowała to, i w wybranym kierunku, komu będziemy pomagać. Tak też w 2003 właśnie powstała ta fundacja. Tu jest 6, dostało w Bieliczce 7 i dostanie tych... Osiemnaście tronów jest aktualnie, a czy będzie za chwilę... Jest aktualnie. Jest aktualnie, a bo ci piłkarze? Też są. To już jest piłkarze, tak? Oni już dostają, tak? Nie, jeszcze nie. Teraz zostali drugi, jak tam... W lutym dostają. Pamiętajcie Państwo, jesienią pojedynek Gdańskiej Legii z Górnikiem Zabrze. Był wśród nas Dariusz Michalczewski. Zadeklarował 3 stypendia. Nie dość, że dotrzymuje słowa, to ufundował w ramach swojej fundacji Młode Szanse, współpracując z Fundacją Fortuna. Nie 3, a 5 stypendiów dla młodych piłkarzy Gdańskiej Legii. Biuro jest w Gdańsku, a fundacja działa na terenie całego kraju. Teraz był obóz organizowany w Międzyzdrojach, na którym może 2-3 to było takich chłopaków, gdzie byłoby ich stać, natomiast reszta tych chłopaków no, nie mają i nie będą mieli takiej możliwości, żeby jechać na taki obóz, ponieważ to jest
Wszystko powiązane z finansami, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z sytuacji finansowej, gdzie rodziców nie stać na to, żeby wysłać tych dzieci na obóz. Wchodzę z lewym wzrostem, wtedy robię zakręt z prawo, prawy dół. Uwaga, tak. Boks trenuje 3 lata. Stypendium od Dariusza Michalczewskiego dostaję od października 2008 roku. Fascynuje mnie rywalizacja w tym sporcie, no i zainteresowały mnie filmy o boksie. Stypendium pomaga mi w dojeździe na trening. Mój bilans walk to 25 walk, 5 przegranych, 1 remis, reszta wygranych. Myślę, że tutaj bardzo dużo Darek pomógł, przede wszystkim tym młodym chłopakom, którzy przychodzą na salę, jak również dziewczynom, bo takie się zdarzają, jak widać. No, ci ludzie nabierają pewności, chęci pracy, ponieważ chcą być tacy jak Darek. Stypendium dostałem dzięki właśnie tej fundacji Równe Szanse i dzięki Darkowi, który jeździł po Polsce i szukał ludzi, którzy mają perspektywę na rozwój i chciał ich wspomóc finansowo. Dzięki temu stypendium mogę sobie kupić nowy sprzęt, jeśli mi się zniszczy i rozwijać się. Przede wszystkim to jest najważniejsze w tej dyscyplinie, żeby nie stać w miejscu, tylko się rozwijać. Są fundowane dla najlepszych zawodników, czyli dla stypendystów. Pieniądze dostają co miesiąc, nie muszą się martwić o witaminy, nie muszą się martwić o dobre odżywki. Wiadomo, witaminki, czyli owoce, warzywa. To jest bardzo istotne, a wiadomo, że często ta młodzież pochodzi z takich no, mniej zamożnych domów. Fajnie, że powstała taka fundacja, fajnie pomysł Darka, fajnie, że to, że jest dla młodzieży, po prostu są przydzielone stypendia, że jest sprzęt sportowy, że w ogóle interesuje się młodzieżą. Że zawsze jednak znajdą się tacy młodzi, którzy bardziej chcą jak jeszcze inni i właśnie z tych takich zagorzałych, chętnych maniaków boksu stają się później medalistami Mistrzostw Europy, Świata, takimi właśnie Michalczewskimi. To byłem 2 razy wicemistrzostwo Polski, raz wicemistrzem Polski jestem kadetów, juniorów i mistrzem Polski młodzików oraz drugi na Pucharze Polski kadetów, trzeci na Pucharze Polski juniorów. Na paru turniejach międzynarodowych wystartowałem, też tam zajmowałem miejsca na podium. Cieszę się bardzo, że taka fundacja powstała i Darek, super. Razem postanowiliśmy połączyć, żeby zbudować, żeby pokazać, że można. Jak się chce, to można, więc obydwą fundacją się chce. Obydwie mają odpowiednie zasoby, w obydwu pracują ludzie, którzy są chętni do wielu działań. Stąd pomysł połączenia wspólnych sił. Także jest to naprawdę wielka sprawa. Ta fundacja to jest, tak jak mówię, moja misja i to mi daje najwięcej szczęścia, bo ja mówię, ten biznes się robi. Ja boksowałem, miałem wyniki, osiągnąłem sukcesy. I w sumie jakby tak człowiek powiedział, to już mi się zaczęło się teraz położyć i leżeć, nic nie robić, a jednak pamiętam, jak mi ktoś kiedyś pomógł, jak ja się z tego cieszyłem, dlatego też będę z tego sprawą pomagać innym i myślę, że ja jestem kropelką w morzu, ale jestem dobrym przykładem. Jest taki stanowczy, jak ktoś postanowi, to tak jest. Bardzo konsekwentnie. No i musi wiedzieć dlaczego, musi mieć ten plan, to ten cel, cele pomniejsze, jak on no od razu wiadomo, nie miał zamiaru zostać mistrzem świata, pewnie sobie tego nie wyobrażał jako mały chłopak, jak zaczynał trenować. Ale miał te pomniejsze cele, aż mu się sprawdziło i doszedł tam, gdzie doszedł. W tym roku kapituła pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego wyróżniła medalem Solidarności Społecznej następujące osoby. Wybitnego sportowca, boksera Dariusza Michalczewskiego, który od lat prowadzi fundację zajmującą się promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz sam chętnie angażuje się w rozliczne akcje charytatywne. Myślę, że naprawdę dużo hałasu jest. To znaczy, że musi być duża robota. To musi być jednak duża działalność. Także nie przesadzał w tym, co mówił. Także cieszę się, że znałem. Cieszę się, że zdjęcie mam. To co może, to co jest w jego jakby zasięgu i no to pomaga. No.